Cześć moi drodzy, dzisiaj odchodzimy od tematu związanego z mitologią egipską, a zajmiemy się trochę kwestią bardzo wyjątkowego miejsca, o którym niewiele osób wie, niewiele osób pamięta. Zapraszam do odsłuchu. Opowiemy sobie dzisiaj o historii opactwa w Hirsau. Czytając Ewangelię, napotykamy na fragment, w którym opisaną mamy rozmowę Jezusa z bogatym młodzieńcem, w której to ów młody mężczyzna pyta, co ma czynić, aby zostać zbawionym, ponieważ pragną czegoś więcej niż tylko przestrzeganie dziesięciu przykazań. Syn Boży miał mu odrzec: chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. Ta przytoczona opowieść może posłużyć za wprowadzenie do tematu życia monastycznego, gdyż tymi ludźmi, którzy wsłuchali się w radę Jezusa, mieli być właśnie zacząnicy i zacząnice, którzy dla jego naśladowania zaczęli opuszczać swoje rodziny, domy czy majątki. Stąd swój początek wzięli pustelnicy chrześcijańscy, którzy w samotnym życiu spędzonym na modlitwie i rozmyślaniu odnaleźli szczęście w Bogu. Z tego sposobu postrzegania kwestii wypełniania wiary wzięły się następnie takie postacie jak święty Pachomiusz czy Jankasjan, których nie bezzasadnie określa się mianem ojców monastycyzmu, czy to tego wschodniego, czy sięgającego w przypadku Kasjana terenu Zachodu. Z ich nauk wyszli natomiast założyciele pierwszych wielkich zakonów, święty Bazylii na wschodzie oraz święty Benedykt na italskim zachodzie. Założenie dużych ośrodków życia monastycznego rodziło natomiast potrzebę ustanowienia przepisów normujących życie klasztorne, co zaowocowało powstaniem reguł zakonnych, by wymienić tylko kilka najważniejszych regułę świętego Bazylego, regułę mistrza czy regułę świętego Benedykta. Cały ten proces przyistaczania się monastycyzmu w ujęciu choreckim w cenobityczny dał nam w swoim efekcie możliwość poznawania i studiowania dziejów wielu niezmiernie interesujących historii opactw czy pojedynczych domów klasztornych. Nie chodzi tutaj o te najbardziej znane i najczęściej podejmowane w literaturze przedmioty, jak chociażby opactwo ze wzróża Monte Cassino, lecz także o te pomniejsze, które czują sobie przecież często równie wiele ciekawych aspektów jej historii. Nie ulega wątpliwości, że jednym z takich miejsc jest klasztor benedyktyński znajdujący się od pierwszej połowy IX wieku na terenie Hirsau, które to stanowi obecnie część miasta Calw w północnym Szwartwaldzie, oddalonym o niespełna 50 kilometrów od Stuttgartu. Opactwo to swój początek wzięło od Erla Frida, hrabiego Calw, który to idąc za namową swojego syna Notinga, biskupa Werceli, rozpoczął w 830 roku jego fundację. Biskup, argumentując swoje stanowisko, odwoływał się do chęci zbogacenia swojego rodzimego regionu relikwiami świętego Aureliusza, ormieńskiego biskupa zmarłego około 475 roku. Hrabia chętnie przystał na propozycję swojego syna. Posiadanie relikwii, oprócz bycia symbolem statusu społecznego posiadacza, miało być także, w niemaniu świata średniowiecznego, zapewnieniem zbawienia w zaświatach. Ponadto klasztory wnosiły do swojego otoczenia rozwinięty system edukacji oraz były ośrodkami handlu. Jeżeli przyjrzymy się dokładnie, to zobaczymy, że dom zakonny w Hirsau graniczył bezpośrednio z niezamieszczoną dziczą, tzw. czarnym lasem, który to od czasów polodowcowych prawie nie zaznał ludzkiej ingerencji. Można więc uznać, że powodem założenia tam opactwa była chęć ucywilizowania regionu. Relikwie przybyły na miejsce jeszcze przed ukończeniem prac budowlanych, to zostały one tymczasowo umieszczone w oratorium świętego Nazariusza w Calw. Nie wiadomo, czy od samego początku zaplanowana była tam budowa całego kompleksu klasztornego. Przypuszcza się, że być może miała to być początkowo tylko cela klasztorna, którą potem jednak zdecydowano się rozbudować. Kiedy jednak budynki klasztorne zostały wreszcie ukończone, relikwie przeniesiono do nowo powstajego kościoła, który podczas koncentracji w roku 838 otrzymał wezwanie św. Aureliusza. Aktu tego dokonał arcybiskup Mainz, odgard z Moluncji. Kościół ten począł stanowić centrum konwentu benedyktyńskiego, do którego niedługo później przybyło, był utworzyć tam wspólnotę pierwszych 16 mnichów z Fuldy, na czele z Ludpertem, który został pierwszym opatem Hirsau. Klasztor obdarowany został przez hrabiego Erlafrida działkami ziemskimi oraz wieloma innymi dobrami, które podczas uroczystej ceremonii zostały złożone w akcie darowizny na ręce Ludperta pod warunkiem przestrzegania reguły benedyktyńskiej. Obdarowanie to oraz usilne działania kolejnych opatów zapewniały prężne rozwijanie się szkoły klasztornej. Rządy Ludparta naznaczone były szybkim wzrostem dóbr klasztornych, a także przyrostem liczby przebywających w nim mnichów. Nagła śmierć pierwszego opata w roku 853 nie zatrzymała tych tendencji. W 891 roku postanowiono o zabezpieczeniu bezcennych relikwii. Głównym tego powodem był zapewne powszechny strach panujący w tym czasie w całej Rzeszy, który spowodowany był najazdami Normanów. Dlatego więc wybudowano w podziemiach świątynnych czomorę, do której je złożono. Ten błyskotliwy rozwój został zastopowany około 988 roku, kiedy to okolice Schwarzwaldu dosięgła epidemia dżumy. Przynajmniej takie są przypuszczenia, że była to właśnie ta choroba. Zaraza zdziesiątkowała mnichów, zabijając aż 60 z 72. Zmarł także ówczesny opat Hatfrid. Wydarzenia te doprowadziły do konfliktu wewnątrz spustoszonej wspólnoty, który apogeum osiągnął podczas wyborów nowego opata. Mnisi podzielili się na dwie frakcje – Ortodoksyjni zaczątnicy stanęli po stronie Konrada, natomiast drudzy, hołdujący w swobodniejszym sposobie życia, opowiedzieli się za Eberhardem. Przełomowym momentem sporu okazało się włączenie do niego hrabiego Carl, który uznał roszczenia Eberharda. Grupa cządradowska po uzyskaniu poparcia biskupa Spiry nie zamierzała ustąpić. Rozzłoszczony tą niesubordynacją hrabia zebrał uzbrojoną armię, z którą wyprawił się na klasztor. W efekcie tej wyprawy opactwo zostało splądrowane, cenna biblioteka została doszczętnie zniszczona, a mnisi rozpierzchli się po pobliskich klasztorach szukając schronienia. Hrabia stał się właścicielem posiadłości, a budynki klasztorne zaczęły popadać w ruinę. Taki stan rzeczy trwał aż do roku 1049, kiedy to do hrabiego Adalberta przybył papież Leon IX, który zażądał od niego przywrócenia opactwa. Leon odbył wiele takich podróży do Niemiec i Francji, których celem była odnowa kościoła na tych ziemiach. Poza tym nie powinno dziwić, że temu niemieckiemu papieżowi zależało właśnie na restauracji opactwa w Hirsau, gdyż był on blisko spoczewniony z rabsem Kalf. Jednak nie doczekał on owoców swoich zabierów, gdyż po uwolnieniu do z więzienia, do którego trafił po klęsce armii państwa kościelnego w bitwie pod Civitat z wojskami Roberta Cascarda, i przewiezieli papieża z Beneventu do Rzymu, ten zmarł 19 kwietnia 1054 roku. Prace ruszyły dopiero w 1059 roku, kiedy to hrabia Eberhard II podjął się sfinansowania tego przedsięwzięcia. Stary kościół klasztorny został zburzony, a na jego miejscu postawiono nowy, który w 1071 roku został poświęcony ponownie świętemu Aureliuszowi. Świątyni podczas budowy nadano charakter trójnawowej bazyliki z dwuwieżową fasadą, transeptem i chórem schodkowym. Jednak już 6 lat po rozpoczęciu budowy do Hirsau przybyła grupa 12 mnichów ze słynnego klasztoru, usytuowanego w szwajcarskiej miejscowości o nazwie Einsiedeln. Na ich czele stanął opat Frederick. Świeżo odnowione opactwo zaczęło odzyskiwać swoją utraconą sławę zarządów jego następcy, Wilhelma, zwanego później Wilhelmem z Hirsau. Ramię Karl sprowadził go do Schwarzwaldu z klasztoru świętego Ameryana w Radzbonie. Wilhelm trafił do klasztoru jako bardzo młody chłopiec, ponieważ jego zamożni rodzice postanowili przekazać go na wychowanie zaczonniczą, wybierając mu w ten sposób przyszłość duchownego. W średniowiecznej źródła spotkać się można z takim jego opisem: Cytat: Wysokiego wzrostu miał cienką twarz i niebieskie oczy, silny głos, dłonie ze szczupłymi palcami i wychudzone ciało. Opis ten pasuje do przedstawiającego do obrazu pochodzącego z roku 1150. Ukazuje on osobę wyniszczoną prowadzonym przez siebie trybem życia, a zarazem symbolizuje konsekwencję, jaką się w nim kierował. Wilhelm, pomimo codziennej ciężkiej pracy, rozpoczynał dzień wczesnym rankiem, pościł w każdą środę i każdy piątek, plus oczywiście w adwencie oraz o czasie poprzedzającym Wielkanoc. Sypiał bardzo niewiele, ponieważ zazwyczaj spędzał noce na czuwaniu modlitewnym. Ogół jego zachowania doprowadził do tego, że stał się on powszechnie cenionym autorytetem, a także wzorem dla swoich mnichów. Poza tą czysto duchową formą działań był on także miłośnikiem nauki. Jak sam twierdził, nauczą traktować to drogę skradzaną przez Boga do lepszego zrozumienia stworzonego przez niego świata. Jego nauczycielem był słynny Otloch, jeden z największych uczonych swoich czasów. Podobny punkt widzenia co Wilhelm przedstawiał także jego brat. Ulrich von Zell, który to po pielgrzymce do Jerozolimy wstąpił do klasztorów klani. To właśnie za jego pośrednictwem nawiązał on pierwsze stosunki z tamtejszym opactwem. Wilhelm był nie tylko wielkim myślicielem, ale również wynalazcą. Stworzył m.in. urządzenie do dokładnego oczyślania, kiedy pewne gwiazdy wschodzą, a kiedy zachodzą. Mógł dzięki temu ustalać daty Wielkanocy i innych ruchomych świąt kościelnych. Replika tego urządzenia znajduje się do dzisiaj w Hirsauer Crosser Muzeum. Kiedy Wilhelm przybył do Hirsau 28 maja 1069 roku, stan klasztoru był daleki od ideału. Budynki wciąż pozostawały niekompletne, a hrabia Adalbert nadal władał częścią klasztornego majątku, co miało bardzo zły wpływ na społeczeństwo, wśród którego widoczne było zatracenie dyscypliny. Jednak zaraz po przybyciu z Emeranu odmówił on przyjęcia opactwa, gdyż uznawał usunięcie poprzedniego opata Fryderyka za bezprawne. Według niego hrabia nie mógł ingerować wewnętrzne sprawy wspólnoty, nawet jeżeli był jego założycielem. Tak więc stanowisko objął oficjalnie dopiero po śmierci Fryderyka w 1071 roku, ale co ważne nie zgodził się na przyjęcie nominacji z rąk hrabiego, a poddał ją pod wybór mnichów. Inteligencja i roztropność nowego opata stopniowo zaczęły usuwać ten zły stan rzeczy, a następnie zapoczątkowały oczy z wielkiego dobrobytu zarówno duchowego, jak i finansowego. W ciągu 10 lat od swojego przybycia do Hirsau Wilhelmowi udało się przekształcić 15 osobową wspólnotę w masowy ruch monastyczny. 9 października 1075 roku Wilhelm uzyskał od cesarza Henryka IV pełną wolność dla swojego klasztoru, która zapewniała mu, że nic z osób świeckich nie może ingerować w jego działalność. Oczywiście chodziło tutaj głównie o uwolnienie się od zwierzchnictwa hrabiów Chalf, którzy niejednokrotnie starali się wpływać na jego losy w przeszłości. W kolejnym roku opat udał się do Rzymu, aby te same prawa uzyskać od ówczesnego papieża Grzegorza VII. Wilhelm uważał, że pobożne życie w klasztorze jest możliwe tylko wtedy, gdy może istnieć w odosobnieniu od świata i niezależnie od świeckiej ingerencji. Podczas kilku miesięcznego pobytu na papieskim dworze stał się zwolennikiem reformy gregoriańskiej, a także opowiedział się po stronie stolicy apostolskiej podczas sporu o inwestyturę. W tym samym czasie grupa mnichów udała się z Hirsą do Tlanyi, by poznać sposób rządzenia oraz zwyczaje panujące w tym sławnym domu. Po ich powrocie opat rozpoczął wprowadzanie zasad klaniackich w swojej wspólnocie. Klasztor w nie stał się jednak częścią kongregacji kluniackiej, a został bezpośrednio podporządkowany papiestwu. Wilhelm następnie rozpoczyna formułowanie własnej reformy, która mimo znacznego nawiązywania do kluniackiej opierała się jednak na dużo ostrzejszych zasadach. Zakładała na wprowadzenie dyscypliny za pomocą wspólnej modlitwy, jak i nakazu milczenia – dyscypliny tak mocno zagrożonej wcześniejszym panowaniem nad majątkiem hrabiego Czalw. W roku 1077 opat ustanowił tzw. fratres exteriores, czyli tzw. braci zewnętrznych oraz fratres laici, czyli tzw. braci świeckich, tym samym zmieniając status dawnej służby klasztornej. Te nowe grupy zakonników składały mniej restrykcyjne śluby oraz nie odgrywały tak ważnej roli podczas liturgii, ale za to wykonywali oni większość prac ręcznych na terenie klasztoru. Wilhelm wszystkie swoje nowe założenia spisał w Cząstu tudines Manuskrypt z XII wieku, znajduje się w sztabie bibliotek w Bambergu. Ta skierowana przeciw sekularyzacji życia monastycznego reforma zaczęła bardzo szybko zyskiwać rozgłos. A wysłannicy hisaudijscy co róż wyjeżdżali do nowych klasztorów, by wprowadzać tam nowe zasady. Ten ogromny sukces, bo innowacja objęła ponad 100 klasztorów w Niemczech, Czechach, ale także w Polsce. Doprowadził do założenia kongregacji hirsaudijskiej, którą utworzył szereg podległych Opatowi z Hirsaul klasztorów. Jednak nie była ona aż tak centralizowana, jak ta kluniacka. Taki rozwój sytuacji był bardzo pomyślny dla papieża. Wilhelm, dzięki swoim wpływom, stał się bardzo ważnym sojusznikiem w o inwestyturę, który mógł teraz wspierać Grzegorza VII już nie tylko ideowo, lecz także realnie. Poddani opata poczęli obejmować rządy w klasztorach pozostających pod jurysdykcją hirsaudijską, co umożliwiało im agitację na papieską korzyść. Niekiedy zdarzało się nawet, że ci występowali w roli antycesarskich agentów. W 1077 roku Wilhelm dał cesarzowi kolejny dowód tego, iż nie będzie wchodził z nim w żadne układy. Przyjął w Hirsau i udzielił gościny wrogowi Henryka IV, Rudolfowi z Reinfelden, zwanego inaczej Szwabskim. Już samo utrzymywanie kontaktu z tym antykrólem niemieckim mogło sprowadzić na opata zagrożenie, lecz ten nie poprzestał tylko na tym, lecz jeszcze zaczął głośno wypowiadać się na temat tych biskupów, którzy mając na uwadze wyłącznie korzyści, zaprzedali swoje przekonania i opowiedzieli się za cesarzem. Henryk IV potraktował te działania jako jawną prowokację i nakazał biskupowi Wenherowi ze Strasburga, by ten zniszczył klasztor. Marsz na opactwo staje jednak powstrzymane w Pforzheim, a następnie odwołane, co zapewne uratowało go od zniszczenia. Ciągle rosnąca popularność klasztoru wiązała się z napływem wielu chętnych dostąpienia do nowicjatu. Pojawiła się więc potrzeba rozbudowania terenów klasztornych. W 1082 roku ruszyła budowa nowego, potężnego kościoła po drugiej stronie rzeki Nagold. Został on ukończony w 1091 roku, a podczas konsekracji, której 2 maja doczonał Gebhardt, otrzymał on wezwanie świętego Pawła i Piotra. Ukończenie wszystkich prac ciągnęło się jednak aż do XII wieku. Przy budowie świątyni został zastosowany model architektoniczny Cluny II, tak konstrukcja Majolusa. Następnie na wzorze tym inspirowane były liczne niemieckie świątynie. Jego rozpowszechnianie szło w parze z rozprzestrzenianiem się reformy chirsaulickiej. Zór ten charakteryzował się wyjątkową prostotą: plan trójnawowej bazyliki z transeptem zakończonym absydami po obu czońcach. Do tego chóry boczne, będące przedłużeniem naw, Bocznych, po boczach prosty strop, bez sklepień z wyjątkiem wypiętrzonego sklepienia w pierwszym przęśle korpusu nawowego. 5 lipca 1991 roku całą rzeszą wstrząsnęła wieść o nagłej śmierci Wilhelma. Pozostawił on po sobie, poza konstytucją hirsaudistą, dwa traktaty naukowe: Dialogi de Musica oraz De Astronomia. Został pochowany w kościele klasztornym w obecności biskupów, opatów i innych klasztorów oraz tłumu wiernych. Jego następcą są wybrany były biskup Spiry Gebhard von Urach, który podobnie jak i kolejni opaci Bruno von Beutelsbach, Wolmarus oraz Hartwig starali się kontynuować politykę swojego wielkiego poprzednika. Gebhard oraz Bruno przebudowali zachodnią część kościoła tworząc nartecz z dwiema wieżami, którego surowość architektoniczna nawiązywała do tradycji pierwszych chrześcijańskich bazylik. W 1120 roku ukończono dwie zachodnie wieże. prężnie rozwijało się klasztorne skryptorium, produkujące liczne manuskrypty. Pierwsze kłopoty rozpoczęły się w czasie autokratycznych rządów Opata Mangolda. Wewnętrzne tarcia, spowodowane nierozsądną polityczną Opata, spowodowały rozbicie w trendach wspólnotowych i osłabienie poziomu dyscypliny, tak pielęgnowanej od czasów Wilhelma. Zapoczątkowało to stopniową degradację opactwa, co doprowadziło do niemożności utrzymania na dłuższą metę samodzielności polityczno-gospodarczej. Już w 1215 roku zmuszone było oddać część swoich posiadłości Niemiec królowi Fryderykowi II, a 10 lat później w całości przeszło pod jego panowanie. Po krótkim czasie klasztor utracił prawie całe swoje wpływy i stał się placówką prowincjonalną, a jego dawna świetność odeszła w zapomnienie. Stopniowo zaczęły zanikać wilhelmowskie zwyczaje, a poczynając od XIV wieku, zanikły już prawie całkowicie. A podczas rządów opata Wolframa Meiser von Berga reforma hirsaudyjska została ostatecznie wyparta przez nową, wzorowaną na austriackim opactwie w Melker. Trwało to tylko przez kilka lat, ponieważ w 1458 roku Hirsau przystąpiło do generacji bursfelskiej, będącej ośrodkiem nowego ruchu monastycznego. Jego następcy Berthardowie z Gernsbach. Udało się uwolnić opasło z pory długów oraz dokonał zreformowania kilku okolicznych klasztorów. W 1474 roku podczas konserwacji Kościoła rozpoczęto wyburzanie romańskich budynków klasztornych, które zostały zastąpione swoimi gotyckimi odpowiednikami. W pracach, które ukończono w 1516 roku, udział brali tacy mistrzowie Peter von Koblenz, hans Priz von Zaberfeld czy Martin von Urach. Na przełomie XV i XVI wieku na terenie Hirsau przebywał i mnich, pisarz oraz biblioteczarz słynny Nicolaus Baselius. Jego najbardziej znanym dziełem jest kontynuacja nieopublikowanej troniki Johannesa Nauklerusa z Uniwersytetu w Tybindze. Kolejny kryzys przypadł na lata 1514-1556, kiedy to opatem był Jan III. Bardzo wzrosły wpływy protestanckie, czego wynikiem było rozwiązanie wspólnoty klasztornej przez księcia Ulricha Zwirtenbergi. Stary kościół św. Aureliusza po prawej stronie Nagoldu został częściowo zburzony, a pozostała część była wykorzystywana jako magazyn, stajnia czy stodoła. Natomiast budynki klasztorne św. Pawła i Piotra zaczęły służyć jako szkoła klasztorna dla przyszłych pastorów protestanckich. Pod koniec XVI wieku książę Ludwik III wybudował na terenie opactwa wspaniały, trójstrzydłowy, renesansowy zamek, który został zaprojektowany przez Schickhardta. Książę wybrał właśnie to miejsce na jego budowę, kierując się bliskością swoich ulubionych terenów łowieckich. Natomiast podczas wojny trzydziestoletniej klasztor na krótko powrócił do rąk katolików, ale już po pokoju westfalskim ponownie znalazł się we władaniu wirtemberskich książąt, którzy na powrót sprowadzili luterańskich opatów. Ostateczny upadek klasztoru przypadł na oczyc wojny o sukcesję w Palatynacie. Podczas oblężenia przez wojska francuskie pod dowództwem Melaka w roku 1692 zarówno zamek jak i klasztor stanęły w płomieniach. Z pożaru zachowała się jedynie późnogotycka kaplica pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny oraz 37-metrowa romańska wieża północna, tzw. Sowia Wieża, z podwójną fasadą przy zachodnim wejściu do Bazyliki. Z zamku oraz późnogotyckiego truzdżanku przetrwały jedynie pojedyncze ściany. Jedno ze zniszczonych skrzydeł zamku zostało w połowie XVIII wieku zamienione na spichlerz, natomiast klasztor i kościół spłonęły do fundamentów. Z pierwszego kościoła świętego Aureliusza do naszych czasów zachował się korpus nawowy. Został on odnowiony po II wojnie światowej i od 1954 roku pełni rolę kościoła katolickiego. Mieści on w sobie bardzo cenną rzeźbę pochodzącą z XV wieku, przedstawiającą Matkę Boską z Dzieciątkiem na tronie. W latach 1875-1988 teren opasła był otwarty dla archeologów, którzy odznaczyli minimum cztery fazy budowy kościoła, co miało bardzo pomóc w jego przyszłej rekonstrukcji. Od 1983 roku do 1986 roku ruinami zajmował się Państwowy Urząd Ochrony Zabytków w badeni Natomiast od 1991 roku na terenie dawnego budynku klasztornego znajduje się muzeum, starające się przywrócić pamięć i nażną fałę historii tego wspaniałego miejsca. Do odwiedzin tego muzeum Was serdecznie zapraszam. Jeżeli wytrzymaliście do końca, to bardzo Wam dziękuję. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to temat popularny, ale naprawdę warto, warto wspominać o tak wyjątkowych miejscach, jakim było chociażby właśnie opactwo w Hirsau. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.